Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, 8 już na kanale z gry Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, mieliśmy małą przerwę tygodniową, co prawda, ale już wracamy do naszych regularnych odcinków. Będę się starał tutaj ogrywać z wami i z waszą pomocą. Oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś propozycje, jakieś informacje, wsparcie, to sekcja komentarzy należy do was. Kolejna sprawa, pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, nie dla mnie, a dla mojego konia, czyli Baby Jody. A my zabieramy się już za kolejną misję. Jak widzicie, mamy takiegoś chłopa przywiązanego. Kieran. I to tego kojarzymy, ty panie. Zagroź. Don't cry, boy. Speak. Don't be like a pussy. Just speak. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all he is. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt no, ziomek, nie kłam nas tutaj, tylko mów co wiesz. It is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna call what? Yeah. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the ja zostawcie! Na koniec! Już naprawdę! Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where O'Driscoll is holed up. And you're right. Czas poniżej pasa. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Jeżeli chodzi o budżet naszego obozu, to troszeczkę tam dorzuciłem, bo mamy już 123 dolary. No i dostarczyłem dzisiaj nóż do rzucania. Okej. Okay. Dostarczyłem dzisiaj też jedzenie do obozu. Kolejna sprawa, jak widzicie na mapie, teraz w tym momencie górna część minimapki, mamy zaznaczoną skórę. Tam leży skóra niedźwiedzia. Nie wiem, na razie nie mogę jej nigdzie sprzedać, ponieważ nie spotkaliśmy jeszcze trapera, a jak się zorientowałem, to w tym mieście tego trapera nie ma, więc nie jestem w stanie oddać tej skóry, sprzedać, czy cokolwiek z nią zrobić. No dlatego tutaj musimy się skupić na tym, co mamy. Dosięć swojego konia. Tu jest mój koń. Riding on my horse. Jedziemy. Ten jakiego ma? Kurde, to fryzyjski chyba jest. Mój to ma Irokeza takiego na grzywie. Ale spoko jest, lubię swojego konia. Dobry koniczek. Więc skóra zostaje w obozie, na obrzeżach obozu. Na obrzeżach obozu zostaje skóra i jak spotkamy trapera, to po prostu się po nią wrócę, bo no podejrzewam, że ona jest sporo warta, bo to jest tego takiego zajebistego niedźwiedzia. Mam dla was też pytanie, widzowie. Czy wy wolicie, żebyśmy to grali na live'ach czy na odcinkach? Bo tak się zastanawiam, szczerze mówiąc. Gra zajmuje naprawdę kilkadziesiąt dobrych godzin. Z misjami wyborczymi to będzie koło setki na pewno. Więc bardzo możliwe, żebyśmy sobie skoczyli może na live typowo. Ale to dopiero po Wiedźminie. Do momentu, dopóki nie skończę przynajmniej głównego wątku w Wieśku wraz z Krew i Wino i Serce z Kamienia, to nie chciałbym zaczynać kolejnej gry na live, dlatego do tego czasu po prostu będziemy tutaj mieli odcinki. A co to są za zwierzaki? Jakieś sarenki? Coś takiego. Drugiego konia mam w garażu, tamtego może w przyszłości sprzedamy, jak będzie potrzebował na coś pieniędzy. Chociaż też napotkałem ludzi O'Driscoll i, no nie powiem, spotkanie nasze odbyło się w dość hałaśliwych warunkach, wręcz jakieś strzały było słychać, natomiast ja z niego wyjechałem, oni
już nigdzie nie pojadą. Na pewno. Zrzuciłem ich ze skały. Except in yourself. You see, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. Czasami tych swoich przyjaciół i podwładnych traktują gorzej niż właśnie wrogu, bo do wroga czują respekt, a przyjaciół mi potrafią gardzić, więc cholera wie, kim jest taki O'Driscoll. Ale fabuła tutaj w grze, jak i sama gra, dla mnie to jest takie odpał totalny, nie? Ja jestem mega zajarany. Natomiast dla widzów, którzy nie wiedzą, to na chwilę obecną działamy na zastępczym chłodzeniu. No i gra sprawia, że łapiemy 90 stopni na procku, więc pewnie jakiś tam spadek klateczek mamy, ale nie mamy nic poniżej 60, to jest dobrze. Z takich dobrych informacji. Kolejna dobra informacja jest taka, że chłodzenie już jest w serwisie i już tam zostały podjęte. Taką informację dostałem, zostały podjęte prace naprawcze. Z gorszych informacji jest taka, że jednak mój numer seryjny chłodzenia nie podlega pod wymianę, ale możliwe, że mimo wszystko uda się uzyskać, bo ja tam zaznaczyłem, że wolałbym jednak wymianę, nawet za dopłatą. Na nowe, nawet może lepsze. And I know all about them, so... Tell us then, how are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them? Jesteśmy podobni, nie ma co oszukiwać, bo walczymy ze sobą, my z nimi, oni z nami. Cholera wie, czym się tamten gościu zajmuje. Też nie jesteśmy jacyś tacy, wiecie, super grzeczni, także tutaj na to trzeba też wziąć poprawkę. No a dzisiaj zajmujemy się... próbujemy się gdzieś tam... do nich przedostać powoli. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true? Tego raczej nikt nie wie. Go on. And Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting, here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is dobrze gada, polać mu. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. Easy. We're going in quiet, taking them out as we find them. Trying to not to set things off. Ciekawe, czy coś tutaj w tym domku jest. Króliczek sobie biegnie. Te nasze wycieczki tędy między drzewami. Cały czas idziemy między drzewami, bo wszędzie są do drzewa przecież. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Łuk. Łuk nam nie jest potrzebny. Ale tam była informacja, że możemy mieć nóż do rzucania. Nisko, to jedzenie lornetka i dla konia. Co to jest? Strój rewolwerowiec. Okay. Rewolwerowiec, włożony strój. Troje, własny. O, jeszcze się zesrał. Muszę stanąć w miejscu, by zmienić strój. A to przy koniu. Nie wiem, z czego lepiej, z karabinu czy z rewolweru walić. Z tymi jajami to przesadzili, naprawdę. No jest kto.
Okay, get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there, too. Are these fellers mm-hmm. armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait. Idziemy? Pewnie będziemy musieli go po cichaczu zgarnąć, tak żeby nie zdążył puścić siurka. It'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. He's yours, Williamson. Okay. I got him. Hush. Hush now. Garnie go po cichu? Bo nie chcieliśmy robić hałasu, wiecie o co chodzi. Now stay here. Don't you damn move. The next two. What's the plan? Sooner we get this over with. Let's get close to these two. Make no mistakes here. What the devil? How's it feel to be knocking on that door? Guns in the cabin! Look out! Now we got a real fight! Come on! Ej, wyłącz się nakładka. We move quick! We move hard! It's Vanderlyn's boys! We catch you unawares! What are you hiding out in the woods for? Clean him out! We can defend the king! No wyłaź, wyłaź! You ziomek. You're dead, man! Come at me, you Irish bastards! Gdzie oni wszyscy są? Ten nie żyje. Tam ktoś biegnie. No weź się wystaw tamten. Precyzyjny zabójca, tak? Tak. Ogra. Trochę ich tu było, nie? A czemu wy też kradniecie? Ja tylko mogę kraść. Amunicja do rewolweru. Dlaczego oni kradną? Nie wolno. Wróć do chaty. No zaraz wrócimy do chaty, ale... Wiecie, no... Leży tu trochę towaru. Dobrze by to było posprzątać. Bo się zmarnuje. A tu co mamy? Zabierz. Co to jest? Jakieś mydełko? Nie, amunicja. Mydełko. Karabin powtarzalny. Dobra, mamy. Lecimy dalej. Nie podnoś. O, grab. Nie podnoś, no po co? Upój, rzuć go. Jak se leży. Leziutkaj sobie, malutki.
Ty o co będziesz wstawał? Odpoczywaj. Chłopak zmęczony. Nastrzelał się tyle. A co z rewolwerem? Czy ja akurat mogę? Zamień rewolwer samo... na zużyty rewolwer. A to nie. Nie chcemy zużytego. To my tu byśmy mogli zgarnąć, bo na pewno coś jest do zgarnięcia. O, coś jest, zabierz, było. A, setuńka. Nie no, jak jest setka, to jest dobrze, nie? Teraz sprawdzimy. Spokojnie. Tutaj coś jeszcze leży. To możemy podnieść. To jest chyba amunicja do karabinu. A tutaj skrzynka jest jakaś. Czy to możemy otworzyć? Nie możemy. No to chodźmy do chatki, ale wchodząc do chatki wolałbym mieć chociaż amunicję. No i tutaj z tego co widzę, to nic nie możemy zgarnąć. Nie po to miałem rewolwer, żeby się przewrócić. O! Kurde. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Cole Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. Może coś w tym prawdy jest. Get out of here. Hey? I won't kill you. I didn't set you up. Get lost. Get lost. I'm letting you run away now. Go on, get out of here. That's as good as killing me. Out there? Without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. That's easy. Break. All right then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash there? Czekajcie, nie mamy. Cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp quick. Ja sprawdzę. Tak. Wyjedźcie. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing just yet. Right you are. No dobra, co my tu mamy? Tutaj coś jest. Ogra. Denerwuje mnie jedna rzecz tylko, jakby widzowie, bo zbierz jak najbardziej. Tylko i wyłącznie to, że tak długo trzeba, wiecie, trzymać te przyciski. Może to jest takie trochę głupie, ale trochę z tym schodzi. Mieszanka ciastek. Nie mogę więcej takich rzeczy podnieść. No ja nie wiem, co z takimi... Zbierz. 10 dolców. Kolejne 10 dolców. Kurde, ładnie. Pieniądz nie śmierdzi. Żaden pieniądz nie śmierdzi, jak to mówią. Przeszukaj szufladę. Nie mogę tego podnieść? Tutaj też jest mieszanka ciastek. O, zamień karabin powtarzalny na dubeltówka. Nie chcemy dubeltówki. I w kominku niby coś miało być, tak? Ale nie chcemy zamieniać. Ja tutaj mam przeszukać wszystko. A tutaj coś jest, zabierz. Co to jest? A, jeszcze jakieś pieniądze.
No dobra, a bo my swoją strzelbę wyrzuciliśmy. To tak nie. Podnieś. Nie chcę tej dubeltówki. Miało być coś w kominku. Miało coś było? Zamknij szufladę, dobra. I też zamknij szufladę. No i ja tutaj miałbym coś jeszcze przeszukać, tak? No ten mówi, że przy kominku gdzieś. W szufladzie nie ma nic. Nie możesz mieć więcej takich przedmiotów. No to zamykamy szufladę. A, i to ta broń jest brudna. Broń palną brudzi się w miarę używania. Można ją obejrzeć i wyczyścić naciskając, kiedy jest zaznaczona. Przytrzymaj tab. Przełącz widok, przybliż celu i wyczyść. Olej do broni, okej. Okay. Co, rozumiem, że ona będzie miała jakiś tam taki konkretniejszy rozrzut, tak? Okej, no i jak to wygląda? Ale co, no teraz zostawiliśmy naszą spluwę, to może zróbmy jeszcze nie tak. Koniu? Łatka to się od razu pokazywała, nie? Chodź, cieś, cieś. Dobra, to dubeltówkę zostawiamy tutaj. Łuk też bym zostawił. Nie. Bo teraz wziąłem dubeltówkę. To tak nie chcę. Chcę tak. I tu siodło. Dobra, to mamy. A teraz idę sobie podnieść ten swój karabin jeszcze, nie? Który tutaj zostawiam. A nie chcę go zostawiać. A, jest przeszukaj. Przejdźcie dolców. A dla mnie 25, tak? A ta moja strzelba stąd zniknęła? Wiza towarzyska, misja wykonana. Obczajmy, pewnie za dobrze nie poszło. Ukończ celnością 80, oddaj 12 celnych strzałów w głowę, nie było. Zabij po cichu 4 Oldryskoł. Też tego nie zrobiłem. Jakby widać, że cichy killer ze mnie to nie jest. O, jesteś, koniu. Ja bym tak może łuk sobie wziął. A, to obydwie mam tutaj strzelby, na to wychodzi. Bo jak będziemy wracali do obozu, może coś upolujemy, przynajmniej. Co to jest? A, to jest miasto, tak? My pojechaliśmy naokoło do miasta.
To co, to ja może teraz pojadę sobie tędy, do miasta po prostu. No i w drodze powrotnej może coś napotkamy. O, gdzie jest jakaś... zwierzyna. Ale drobna. Może spotkamy gdzieś tam... coś większego. To jeszcze zapolujemy. Co wy na to, widzowie? Wydaje mi się, że spoko. Chociaż chyba za krótki odcinek mamy do miasta. O, a tam jest jakiś dym. Co to za dym jest? Weźmy tę dubeltówkę w razie czego. Zamiast łuku. Nie, 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 nie. Dubeltówka. Możliwe, że to jest jakiś obóz. O kurde, jeleń. To pytanie, czy to jest duże? Zbadaj. Dobra, to mamy jeszcze polowanie. Znaczy, znacie moje podejście do tego, ale to jest gra i w grze no jakby jest różnie, nie? Dobra, tego sprzątnęliśmy. Jeszcze stoi. Nie wiem, kto to był. I to jest najgorsze, nie? Że zaatakowaliśmy kogoś, a nie wiem, kto to był. Co z tym jeleniem? Nie mogę go całego zgarnąć. Czemu ta dubeltówka się nie chce schować? O, właśnie, może teraz będę mógł podnieść. O cokolwiek. No dobra, no to oskurujmy. Ale domyślam się, że jak oskuruję, tam ci koni nie zostawili, nie? Konie uciekły. To jest duże zwierzę, więc raczej skóra zajmie więcej miejsca. No właśnie. Załaduj. Kompendium wiedzy. Skrując lub oskubując zwierzęta, możesz zbierać mięso z ciała, możesz upiec to mięso przy ognisku. Nie możesz zabrać wszystkich części. Jeszcze zobaczmy sobie, co oni tutaj mieli. Ogra.
Pomada. A ty, kolego, co miałeś przy sobie? Bo oni tu mieli konie, ale te konie gdzieś uciekły. Tu też coś jest do ogarnięcia. Ja dostaję jakieś punkty minusowe chyba za to wszystko, że to co zrobiłem. Przeszukaj kufer. Zbierz. I tyle tutaj? To tak za wiele to nie ma nic ciekawego. Zbieramy wszystko jak leci. No mówię, no oni gdzieś tutaj mieli konie. Jak się zastanawiam, na przykład nie mogę swojego konia tutaj zaprząc do tego? O, wilki. Broń się! Zabiły mnie! O nie! Dobra, ale gdzie ja jestem? W którym miejscu nas w ogóle wczytało, bo to mnie zastanawia. Tutaj byliśmy, nie? A mnie tutaj kieruje... Co to jest? Ściganie zbiegów. Okej. Okay. A tryb nie gracze, tylko tryb fabularny. Nie no, to już ten element mamy jakby za sobą. No i najprawdopodobniej też całą tą kasę. Ile ja tą kasy mam? Gdzie to można sprawdzić w ogóle? Przedmioty. No właśnie. Gdzie jest mój kapelutek? Bo mam dubeltówkę. Dubeltówka, łuk, zdejmij, karabin powtarzalny, łuk. Dobra, było jeszcze małe polowanie, szybkie takie dosyć. I co, no musimy wracać do naszej wioski, bo robi się noc, no i pewnie w nocy te wilki cholerne będą wyłazić. Też niepotrzebnie może szukają z nimi zaczepki. Widzowie, resztę będziemy sobie robili oczywiście w następnym odcinku. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, niezapowiedziana wizyta w obozie u Ondresko. Wydaje mi się, że spoko, chociaż tam zaciekawie, jeżeli chodzi o punktację ogólną, mi nie poszło, ale nie po to tutaj gramy, żeby lecieć na 100%, tylko po to, żeby się dobrze bawić. Pamiętajcie, zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję kanału nie dla mnie, a dla konia. Trzymajcie się. Hej, hej!